Siemanko, na kanale Grad Plus. Dzisiaj wykopki. Jestem w tym samym miejscu z kolegą Rafałem. Tam gdzie w poprzednim odcinku, czyli nad jeziorkiem tam z tyłu widać. No i w takim tutaj lasku będziemy kopać. No i co? Oglądajcie, co tam dzisiaj wypadnie. Lecimy. Łuska. Łuska. Od Mosina. No tu Rafałowi przed chwilą 5 zł wypadło, współczesne. I lecimy dalej. I zawleczka. O, pierwsza monetka u mnie. Jeden grosik wypadł. Kawałek dalej. Wypadło 50 groszy. 1990 rok. No i taka stara bateria wypadła. No i teraz wypadła już zniszczona łyżka. Aluminiowa. Zobacz, tutaj Rafał coś wykopał. Widać, że jest słoik zakopany w ziemi. I już coś widać, że jest w środku, kurczę. Co to będzie? Jakieś śmieci wychodzą obok. Las myłki może ktoś zakopał. No zobaczymy, co to będzie. Nie. Nie jednak, kurczę, a wyglądało, nie? Jakby coś tam było. No, jakieś szmaty, kurde, nie wiadomo. Ty, ale coś, jakieś szmaty tu były. Coś tam było, schowane w tym słoju. Coś się rozpadło. Mhm. I wypadła tubka stara. No i pierwsza łódeczka dzisiaj. I mamy guzik. Gaciak zgnieciony. Kolejna łódeczka. Kolejne znalezisko. Jest monetka. Ale jaka? Chyba będzie to jeden fenol. Już mocno starty. No po wyczyszczeniu. Widać, że to jest 1936. Jeden fening. Raz wypadło 20 zł z PRL-u. Trochę zjechane, ale jak się wyczyści, na pewno będzie lepiej wyglądało. I kolejna stara bateria dzisiaj wypadła. Ta już jest starsza, widać. No i tym razem taka sębatka wpadła. O, jest kolejny guzik. Z uszkiem jeszcze, o, proszę. Teraz takie coś wypadło. Tu jest dziura. Do czego to mogło być? Nawet ciężkie. Taki kawałek żeliwa. No i kolejny fant. Jest monetka, czy? Nie, guzik. Zgnieciony chyba guzik to był, tak. No i kolejny guzik wpada. Tutaj pełno tych gaciaków. Wychodzi nad tym jeziorkiem. Ktoś tu kopał, widać. Był dołek niezakopany, ale nie do końca monetki nie wykopał. Chyba zrezygnował, bo mu sygnał uciekł. Bo mi wypadła, o proszę. Jest dwa. Są dwa fenole. O, elegancko widać teraz. A nie, jednak guzik. Myślałem, że to moneta. U mnie gaciak. A u ciebie co tam masz? Też to co stykowo obok tu musiała być, nie? O proszę, a nie, to jest ta, z kusami, nie? Mhm. No elegancko. Tutaj właśnie w jednym miejscu. W tym miejscu najwięcej tutaj, no wypada. O, kolejna monetka była obok tej z kusami, o tej piątki. Nie jestem w stanie nic odczytać z tego. Wiesz, na słońcu może będzie widać. Chyba jeden fenol to będzie, no tak. No i fajnie, dwie monetki z jednego dołka. O, kawałek dalej odszedłem od Rafała i proszę bardzo. Kolejna monetka wypadła. No i jest ta sama, o 5 Weimarów z kłosami. Elegancko. O proszę, obok tej monetki tutaj jest sygnał drugi. Czyżby dwie monetki w jednym dołku? Zobaczymy. O jest, monetka, jak mówiłem. Dwie monety w jednym dołku. Oj proszę, tu jest 10 Weimarów. Tam było 5, a tu 10. Elegancko.
No, dużo sygnału właśnie w tym miejscu jest. Wszędzie kopiemy, kopiemy ciągle i coś wypada. I kolejny guzik. Gaciak. No, pełno tutaj leży. Kolejny dołek. I jest kolejna monetka. Tym razem też jeden fenol. Z tego samego dołka, obok tego fenola, co tu będzie? Guzik. Kolejny gaciak. Nie, co to za miejsce tutaj było, że tyle pogubili tych guzików, monetek. Może jakieś obozowisko przy jeziorze. No, kolejny gaciak do kolekcji. I kolejna monetka. Tym razem 10 fenoli. Tak, 10 czy? Co tu będzie? Chyba tak, dyszka. Jest groszek, guzik. Czyli Niemcy tu byli. Sygnał. I co? Kolejny gaciak. Mamy monetkę. 5 zł z PRL-u. Jest kolejny gaciak. A, kulka. Pierwsi wiodący. I robimy podsumowanie. Zaczynamy od Rafała Fantów. Jak widać, piątka nawet wypadła na plaży. Jest kilka starszych monetek. Weimary głównie. Groszek, guzik, kilka gaciaków. Udeczki i kulki. No i to są moje fanty. Jak widać, pełno śmieci. Trochę las się oczyścił. No i najlepsze monetki powpadały to takie o. Weimary. Jakiś tryb. Kilka fenoli. Adolfowe, nie Adolfowe. No, pełno gaciaków. Jak nazwałem właśnie gaciakowa miejscówka. Są i PRL-e. I współczesna. Poszukiwania już zakończone. Jak widzieliście, trochę dzisiaj posypało, nie było tak źle, sporo monetek powypadało, no i wypad był bardzo fajny, pogoda też dopisała. No i jeśli wam się podobał taki wypad, zapraszamy do łapkowania, komentowania oraz subskrypcji. Czy co, trzymajcie się, do następnego, cześć!